witajcie w kolejnym odcinku z serii Na Chłopski Rozum TV. Dzisiaj nieprzypadkowo zaczynamy obok piekarnika, dlatego że przyszła pora na pierwszy słodki wypiek. Będzie on bardzo szybki, będzie on bardzo prosty, każdy go zrobi, a co najważniejsze, nie licząc piekarnika, nie potrzebujemy prawie żadnych akcesoriów, będą tylko dwie miski, no i foremki, w których pieczemy nasze muffinki, bo właśnie one będą bohaterem dzisiejszego odcinka. Zapraszam, zróbmy to szybko, całość zajmuje około pół godziny łącznie z pieczeniem, także do roboty. Rozpoczynamy od ustawienia piekarnika. Nagrzewamy go do temperatury 200 stopni na termoobiegu. No to jedziemy. Zrobienie tych muffinek to nic innego jak wymieszanie w jednej misce suchych składników, w drugiej misce składników mokrych. Całą listę znajdziecie na stronie bloga na chłopskirozumtv.blogspot.com, a my przechodzimy do faktycznego wykonania. Zaczynamy od mąki. Można użyć mąki typu 400 lub typu 650. Odmierzamy dwie szklanki pełne. W drugiej kolejce leci cukier. Tutaj mamy pół szklanki. Następnie cały cukier wanilijny. Jedna czubata łyżeczka proszku do pieczenia. Pół łyżeczki sody oczyszczonej. Oraz łyżeczka soli. Do tego wszystkiego dodajemy pół szklanki rodzynek. Oczywiście można to zamienić na inne bakalie, żurawinę. I teraz wszystko dokładnie ze sobą mieszamy. Przyszła pora na składniki mokre. Dodajemy 3/4 szklanki mleka. Do tego pół szklanki oleju rzepakowego. Do tego wbijamy jedno jajko. Tak samo jak w poprzednim wypadku, wszystko dokładnie mieszamy, tak żeby rozbełtać równo jajko w mleku i oleju. Nie pozostaje nam nic innego jak wlać pierwsze do drugiego albo wsypać drugie do pierwszego. Ja mam większą miskę ze składnikami suchymi, także wleję do środka składniki mokre. I teraz najważniejsze. Nie mieszamy tego zbyt dokładnie. Oczywiście musimy tutaj zadziałać troszeczkę, aby mokre składniki połączyły się z mąką, cukrem i całą resztą tych suchych. Natomiast ciasto powinno być grudkowate, tutaj nawet jeżeli znajdzie się jakaś niewymieszana mąka, jakaś sucha grudka mąki, to też się nic nie stanie absolutnie złego z tymi babkami, z tymi muffinkami. Także mieszamy przez moment, żadnego mocnego ucierania, tylko po prostu sprawiamy, żeby te składniki się razem ze sobą wymieszały. O, i już. Tak wygląda ciasto, chwila, moment. Pozostaje nam ostatni etap przed pieczeniem, czyli przełożenie do foremek. Jeżeli chodzi o foremki, ja używam takich silikonowych, miękkich foremek. Plusem ich niewątpliwym jest to, że nie trzeba do nich dokupować żadnej blachy specjalnej na muffinki. Dodatkowe miejsce tylko zajmuje, a one po prostu jedna w drugą i to jest cały zestaw do pieczenia muffinek. Tu jest akurat 18 sztuk. Myślę, że powinno wystarczyć. Można oczywiście też te muffinki piec w papilotkach, wtedy już niezbędna forma jest wymagana. Taką foremkę napełniamy mniej więcej
do połowy objętości, do połowy, no do 2/3, jeżeli chcemy, żeby babeczki były większe. Także zabieram się do roboty. I gotowe. Nasze muffinki wjeżdżają do piekarnika na 20 minut około, aż urosną, zarumienią się, będą złociste. Także można je bezpośrednio w tych silikonowych foremkach układać na kratkę lub na blachę. I ostatnia babeczka ląduje na kratce. Teraz wsuwamy całość do środka, zamykamy i ustawiamy czas na 20 minut. Minęło 20 minut, pora wyciągnąć nasze pięknie upieczone babeczki. Jak najszybciej się da, powinniśmy chwycić, kiedy już da się chwycić te babeczki w ręce, jeszcze gorące są. Same powinny wypadać pięknie z tych silikonowych foremek. Przykładamy je na kratkę, żeby nie sparowały w foremkach. Silikon ma to do siebie, że nie nagrzewa się zbytnio, także da się to już chwycić rękami już po kilku sekundach. Wyciągnięte na kratkę babeczki studzimy przez około 15-20 minut. Po 15 minutach babeczki wystygły, są gotowe do zajadania. Właściwie nie trzeba nic do nich dodawać, natomiast jeżeli chcecie je przystroić, można użyć oczywiście polewy, właściwie dowolnej, ponieważ same babeczki mają lekko waniliowy posmak plus smak rodzynek, także właściwie są gotowe przyjąć każdą polewę. Natomiast ja najbardziej lubię je po prostu obtoczone w cukrze, pudrze, co sprawia, że są jeszcze słodsze, jeszcze pyszniejsze, a do tego bardzo szybko to zrobić. Wystarczy troszeczkę cukru, pudru nasypać do zamykanego pojemnika. Można przełożyć naraz 4 babeczki. Zamykamy. Wstrząsamy. I gotowe. Pyszna babeczka z rodzynkami. Gotowa, aby ją po prostu skrupać. Spróbujcie sami, to naprawdę proste. Tak na chłopski rozum.